Polska jest eurokraci, elita w cudzysłowie, to są strasznie pokryci, dlatego bo sami przecież tych standardów demokratycznych nie dochowują. Nie mają żadnego moralnego prawa, żeby nas pouczać w kwestii polityki wewnętrznej, jakiejkolwiek, jakie była na nie była, żeby co do niej krytyczni, ale takie państwo, takie zasady jak dogadywanie się gdzieś ponad obywatelami co do tego, kto ma zadanie, ma być szefem Komisji Europejskiej. W ogóle w żadnych wyborach nie są te osoby wybierane. Oprócz tego w samym Parlamencie Europejskim mamy tego typu mechanizmy jak głosowanie na oko. Czy wiedzą Państwo, co to znaczy, że jest głosowanie optycznie co do tego, kto jak zagłosował. Nie ma nawet pisemnej listy osób, które jak zagłosowały. Ale już nie mówiąc o znanych przecież na przypadkach referendów, które odbyły się chociażby we Francji czy w Holandii, które zostały tak naprawdę zbagatelizowane, a na przykład w Irlandii referendum w sprawie traktatu lizbońskiego zostało powtórzone. Takie są to standardy demokracji, gdzie podporządkowujemy się demokracji tylko w momencie, kiedy jest to dla nas korzystne. Jeszcze raz podkreślę, Unia Europejska nie ma żadnego moralnego prawa pouczać Polski. Unia Europejska nie jest optymalną sferą gospodarczą. Z tego samego powodu nie powinniśmy przyjmować euro. Na przykład nie ma takiej, to jest mrzonka. Nawet jeśli przyznam uznawać, że płaca minimalna jest rzeczą korzystną, to w tym wypadku wprowadzanie jej na terenie całej Unii Europejskiej doprowadziłoby do katastrofy. Nasza chociażby konkurencyjność w branży transportowej by zupełnie została po prostu wyrzgnięta. Zresztą to właśnie Unia Europejska próbuje robić. Próbuję zrobić wszystko, by tę branżę transportową zniwelować, wykluczyć jej konkurencyjność. I tak, to jest kolejny element hipokryzji Unii Europejskiej, ponieważ jeśli chodzi o takie firmy, jak na przykład firmy, które zajmują się produkcją okien, są w tym wypadku zdani. Na przykład nie będę tutaj reklamował nazwy, natomiast ich praktyki monopolistyczne są kompletnie nierespektowane, nie w żaden sposób nie są ukrócane. Chodzi mi o to doskonale, że kraje starej Unii mają przywileje, kraje nowej Unii mają przede wszystkim tylko i wyłącznie korzyści i są napiętnowane przez kraje starej Unii, czyli interesy Berlina.